Na dzisiejszym wideo pokażemy Państwu, jak przygotować plik w formacie JPG do wycięcia po obrysie na proterze eCraft. Plik przygotujemy w programie Shulcuts a lot, który jest w zestawie z proterem. W tym celu skorzystamy z funkcji Trace Image. Szukamy naszego pliku i otwieramy go. Po prawej stronie w oknie programu powinna pojawić się nasza grafika. Aby wyciąć grafikę po konturze, należy go stworzyć. W tym celu ustawiamy kontrast na 90. Klikamy funkcję Blackout oraz Add Image Layer. Następnie klikamy Update. Teraz klikamy OK, a nasza grafika pojawi się w głównym oknie programu. Na ekranie widzimy plik do wydruku oraz kontur do wycięcia. Po kliknięciu na róbkę zobaczymy sam kontur łącznie ze znacznikami. Kontur nie będzie widoczny na wydruku. Następny etap to drukowanie. Klikamy ikonę z nożyczkami i korzystamy z funkcji Print and Cut. Wydruk łącznie ze znacznikami ładujemy do plotera. Aby ploter wyciął grafikę po konturze, musimy ustawić nóż tnący nad pierwszym znacznikiem. Teraz klikamy Next, następnie Scan and Cut. Po kliknięciu Scan and Cut ploter automatycznie zeskanuje znaczniki i wytnie obraz po konturze. Po wycięciu możemy wyjąć naszą grafikę.